Łóżko Spider, tu mięcie pierwsze. Cześć znowu, Spiders! Cześć! Dzisiaj na filmie pokażemy Wam, jak przenosimy naszą samiczkę i Barabole Diversity Bez. Na razie jest w takim małym pojemniku, ale chcemy przenieść ją do szkła. Jest to podrożce takiej L6, L7. Więc już się nadaje właśnie do szkła, to będzie terrarium docelowe. I tak, użyjemy sobie na pewno monstery żywej rośliny. A na tym chcemy dać jakieś fajne tło. I właśnie mamy do wyboru trzy propozycje. Sztuki. Prasowana kora. Takie fajne od Spiders Letters Lublin. A prasowana kora była od Biotera. Tak, a to jest takie fajne też z miejscem na rośliny. Tutaj możecie sobie właśnie włożyć rośliny. To też tak fajnie porośnie. Tylko, że to jest akurat w takim rozmiarze, który nam nie pasuje, więc to raczej to jest za szerokie obecnie. I się zastanawiamy nad prasowaną korą od Biotera lub nad tak, takim korkiem. Korkiem właśnie. Ten korek byśmy musieli podbudować, żeby miał jakąś taką ciekawszą fakturę, bo tak to jest takie po prostu płaskie, gładkie. No właśnie, a kora jest o tyle fajna, że ona już ma tutaj w sobie porosty, takie nierówne, takie właśnie elementy widzicie. Wygląda naprawdę fajnie. Już coś się tu dzieje. Więc tak się zastanawiam, że chyba to byłoby najlepsze, nie? Tak mi się wydaje, Maś. W takim razie to zostawimy. I robimy terrarium. Nie przedłużamy, bo będziemy się rozgadywać później. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy Was do zapoznania się ze stroną reproduktor.eu. Jest to strona ogłoszeniowa i stanowi ciekawą alternatywę dla ogłoszeń wystawianych na przykład na grupach na Facebooku, gdzie jednak ryzykujemy blokadą konta. Reproduktor to takie zwierzęce Allegro. Strona ta przeznaczona jest tylko dla zwierząt, które są podzielone kategoriami od typowych zwierząt domowych po bardziej egzotyczne i rzadkie zwierzęta. I teraz jak korzystać z tej strony? Po prostu załóżcie tam swoje konto, zarejestrujcie się, a następnie możecie już dodawać ogłoszenia czy szukać zwierząt, których potrzebujecie. Ogłoszenie dodaje się bardzo prosto i szybko i warto też rzucić zdjęcie. Dodatkowo podajemy też cenę. Po tym, jak już założycie swoje konto na reproduktorze, pamiętajcie, proszę, aby zaobserwować nas na tej stronie. Wtedy będziecie widzieć nasze aktualne ogłoszenia. I jak widzicie, wybraliśmy, że dzisiaj użyjemy jako tła właśnie tej kory prasowanej. Jak widzicie, ona ma taką ciekawą fakturę, jakieś porosty, coś tam się tu dzieje. To jest po prostu zwykła kora z drzewa, sprasowana do takiej grubości. I tak. Żeby wykorzystać kilka razy tą korę, to odrysujemy to tak, żeby potem starczyło nam, no tak na trzy terraria nam starczy takie właśnie tej wielkości. Łukasz tu już przymierzył, odrysował. Teraz będziemy to wycinać. Zobaczcie, tło jest już gotowe, umieszczone i my nie stosujemy żadnego kleju na gorąco czy silikonu, tylko po prostu Łukasz dociął tak idealnie, na sztywno, dosypiemy będzie, to torfem. Będzie właśnie większa warstwa torfu, będzie to wernikulitu. Nie no fajnie, to naprawdę to taką robotę robi, że już od razu jest fajnie. Syp. Pierwsza warstwa wermikulit na dno. Wermikulit dostaliśmy od Spiders Reptiles Lublin. Daliśmy właśnie tutaj taką grubszą warstwę, żeby była lepsza wilgotność podłożu. Akurat pod monsterę będzie to idealne.
teraz musimy jakieś pudełeczko sobie załatwić, żeby nasypać torfu. Możesz kokosem nasypać? Mogę kokosem. Będzie bardziej egzotycznie. No. Tu damy, tak? Wczoraj sobie torf rozrobiliśmy wieczorem. Jest taki właśnie bardzo fajny, nie wiem czy widać. Jest taki właśnie sypki, widzicie? Mhm. Widzimy, Łukasz, widzimy. Nie za wilgotny, nie za suchy, taki właśnie fajny. Super jest to tło. Musimy chyba częściej stosować tło. Jedyny minus stosowania właśnie tła to jest taki, że nie widzicie pająka z każdej strony, tylko z przodu, z boku. Ale tak wyglądowo to naprawdę super. Super robota. O dobra, torfu chyba wystarczy. Chyba więc dawać nie będziemy. Tutaj pod tą ścianką wydaje mi się, że fajnie by to byłoby dać. No. Fajnie byłoby dać porosty, tak jakby z tego drzewa spadały te porosty. Wydaje mi się, że będzie. Potrzeba jeszcze moją monsterę wsadzić. Tak, tak, tak. W trakcie. Żeby już potem nie ruszać podłoża, tylko żeby już sobie oddawiać górę. Zobaczcie, jak fajnie ta warstwa wygląda teraz. Właśnie warstwa wermikulitu, warstwa torfu. No i to tło po prostu pięknie. W kamerze też to na żywo chyba bardziej mi się podoba. Terrarium jest już przygotowane, podłoże i korek z tyłu, więc teraz możemy przejść do sadzenia monstery. A monstera to są właśnie takie rośliny, które mają te charakterystyczne liście. To jest akurat nasza poduszka. Monstery są teraz w modzie, więc na pewno kojarzycie. To jest właśnie taka roślina o takich liściach dziurkowanych. Duża roślina, bo osiągają nawet 20 metrów wysokości. Generalnie jest to rodzaj pnączy, obejmujący 37 gatunków z Ameryki Środkowej i Południowej. Łodygi są długie, grube i pnące, czyli w środowisku naturalnym mają tendencję do wykorzystywania na przykład palm jako podpory, wtedy się tak pną właśnie po czymś, czy po jakichś roślinach, czy po pniach, czy po głazach nawet. Tworzą też korzenie powietrzne, natomiast łodygi z czasem drewnieją i tu jest jedna z naszych monster. Jak widzicie, tutaj ma właśnie te korzenie powietrzne. One wychodzą tak nad doniczkę, nad ziemię i pobierają sobie właśnie powietrze. Tymi korzeniami też się łapią na przykład dookoła jakichś lian czy dookoła pni i właśnie się utrzymują dzięki tym korzeniom. To jest pierwsza z naszych monster, czyli monstera dziurawa, po łacinie monstera deliciosa. Osiąga ona naprawdę imponujące rozmiary. Jak widzicie, liście są takie gładkie i tutaj właśnie zaczynają się robić dziury, bo im monstera jest starsza, tym więcej ma tych dziur. Powstawanie dziur, czyli perforacja liści, występuje na skutek obumierania części komórek liścia. Jeśli monstera ma za mało światła, to tych dziur nie będzie, po prostu nie będą się tworzyły. Czyli im liście jest starszy, tym jest bardziej dziurawy. A z ciekawostek monstery tworzą też kwiatostany, natomiast nasiona monstery są tworzone w owocach monster. To jest dopiero zaszczepka, natomiast monstery to wieloletnie i wiecznie zielone rośliny. Czasem łodygi drewnieją i tworzą się z nich takie naturalne liany. Monstery występują w wilgotnych lasach równikowych oraz w lasach mglistych. A lasy mgliste to niskie lasy strefy pozwrotnikowej, gdzie występuje stała kondensacja pary, przez co cały czas mamy takie chmury, mgły właśnie z pary. Pokażemy Wam na zdjęciu, bo to bardzo fajnie wygląda, trochę taki mroczny klimat się robi. I tu jest druga z naszych monster. Jak widzicie, tamta miała gładkie liście z nacięciami takimi do końca liści, a ta z kolei ma liście takie jakby takie pogięte, nie są już tak gładkie i ma dziurki. Dziurki tworzą się na całej powierzchni liścia. Jak widzicie, ona tworzy sobie tutaj takie pnącze w górę, z którego właśnie wyrastają liście. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tutaj tworzy sobie takie pnącze w górę już. Myślę, że niedługo nawet będziemy jakąś podpórkę dla niej może tutaj załatwiać, żeby miała po czym się tak do góry pnąć, bo troszkę nam schodzi w bok. I to jest monstera
Adansona, zwana też Monstera Monkey Mask. Pod obiema nazwami możecie ją spotkać w sprzedaży. Możecie też spotkać, tylko już są rzadsze, ale możecie też właśnie spotkać monstery takie wielobarwne, na przykład żółto-zielone, czy jakieś biało-zielone. Na przykład Monstera Deliciosa Variegana. Ma właśnie takie żółto-zielone liście. I my właśnie z tej roślinki zrobiliśmy sobie zaszczepki. Już Wam pokazuję. Bo możecie właśnie zrobić zaszczepkę z liścia, ukorzeniając go w wodzie. Albo możecie sobie zrobić jakiś okład taki z mchu, gdzieś w miejscu, gdzie wypływa sok. Ale to już trochę się skomplikowane nam wydawało, więc po prostu ucięliśmy sobie liście. Liście są w wodzie. Ten akurat nie ma korzeni. Właśnie. Ale ten... Robię zbliżenie na ten teren. Zobaczcie, jaki korzeń wytworzył. No, czekaj. No, jest widać. I właśnie ta monstera pójdzie dzisiaj do terrarium. Generalnie nie jest to wymagająca roślina. Nawet nie musicie się przejmować tym, jeśli nie macie jakiegoś bardzo nasłonecznienia w pokoju czy coś, ponieważ preferuję półcień. Natomiast jeśli chodzi o podlewanie, my podlewamy raz w tygodniu i też te rośliny lubią zraszanie, bo właśnie w lasach równikowych czy mglistych non-stop mają tą parę wodną, więc takie nawilżenie powietrza jest dla nich bardzo ważne. No i po prostu to lubią, lepiej rosną. No i myślę, że to tyle już z Monster. W końcu jakaś wiedza botaniczna się zrobiła z kanału pająkowego. Myślę, że czas już wsadzać nasze monstery do terrarium. Chcę też wykorzystać liany, którą mamy od Reptility. I jak pamiętacie, nie byliśmy z nich zadowoleni, więc chcemy ją jakoś fajnie tak rozmaicić, trochę wzbogacić, żeby było na niej coś ciekawego. Mamy mech. I ten mech jakoś spróbuję przyczepić właśnie. To już trochę porostów, tak niedużo. Ciężko trzeba się dosypać tą monstery. Te porosty będą fajnie wyglądały, jakby spadły z tej kory, co jest właśnie na tle. Bo kora też jest porośnięta porostami, to będzie tak tematycznie, tak będzie, wiecie, zachowana taka ciągłość, jakby taki biotop postaramy się odwzorować. Ciężkość takie rzeczy nagrywa, bo jednak musi ludzka ręka to zrobić i wtedy zasłaniamy Wam wszystko, ale zaraz wszystko zobaczycie na efekcie już końcowym. Ale myślę, że takie urządzenie też jest fajne. Mnie na przykład relaksuje oglądanie tego. W ogóle urządzenie takich terrariów to jest naprawdę taka fajna sprawa. Można trochę odpocząć od takiego życia codziennego. Od komputerów. Komputery są dopiero przy montowaniu filmu. No. Mamy jeszcze takie kamyczki, które kupiliśmy jakiś czas temu z Spider-Set Mess Plugin, które służą jako podłoże dla akwariów, ale w ostatnim czasie znaleźliśmy zastosowanie dla nich do terrarium. Tak, żeby lekko obsypać tylko torf. One nie spleśnieją, a trochę wzbogacają wygląd tego właśnie podłoża.
w środku. W sumie to nie widzę. Muszę podejść. Gdzie ona jest? No siebie nie widzisz? A, tu. Nasza Diversipes jest już troszkę podrośnięta, już jej się zmieniły kolory. Wcześniej była taka bardziej szmaragdowa, taka zielona, połyskująca. Około 5-6 wylinki właśnie Diversipes ma zielono-niebieskie odnóża, karapax taki zielono-niebiesko-żółty i czerwona plama na odwłoku. Ta plamka się powiększa z każdą wylinką. Jak widzicie, u nas na pajączku jest już dość spora. Około 7-8 wylinki pająk nabiera fioletowych poblasków, a na stopach ma takie charakterystyczne błyskawice. Nie wiem, czy to będzie u nas widać. Wraz z osiągnięciem dorosłości pająki tracą te swoje barwy, niestety. Samice stają się brązowo-niebieskie, dorastają do około 6 cm długości ciała i żyją około 5-6 lat. Samce są oczywiście mniejsze i też brązowe. Generalnie pająk pochodzi z lasów deszczowych w Brazylii. Temperatura w terrarium to około 25-28 stopni Celsjusza w dzień, a wilgotność utrzymujemy na około 75-85%. Zaraz też spryskamy naszą Diversipes, żeby miała właśnie taką fajną wilgotność. Nadrzewne pająki lubią też spijać wodę ze ścian terrarium. Myślę, że i na roślinie będzie się fajnie osadzała woda. A też Monstera, tak jak wcześniej mówiliśmy, bardzo lubi właśnie takie zraszanie. Jeśli chodzi o Diversipes, to ma dość słaby jad, ale jest to pająk dość szybki i zrywny. Jesteśmy znowu z Wami. Ptasznik jest już przeniesiony, jest w nowym terrarium, jest zruszony. Mam nadzieję, że będzie mu tu dobrze, bo to już terrarium docelowe. I jeszcze tak na koniec. W ostatnim czasie przybyło nas dwóch patronów. Tomasz Wojciechowski i Sebastian Skowroński. Tak, bardzo dziękujemy za wsparcie. Mieliśmy tych patronów wcześniej już oznaczyć, ale czekaliśmy taki specjalny filmik, żeby właśnie można było to na naszej ścianie z terrariami już oznaczyć. Dlatego teraz bierzemy to pierwszego może, patrona. Może odstawimy ją już na szafkę. O, jakie to ciężkie. Jeszcze takie no. O, Łukasz ładnie żałował. Mamy tak idealnie wymierzone terraria, że ledwo nam się mieszczą na styk. Pierwszy patron, Sebastian Skowroński. Naklejamy u nowo zaaranżowanej Diversipes. Pięknie. A Tomasz Wojciechowski ląduje u naszego ulubieńca. U Karibeny wersji kolor. Również u samiczki. Troszkę te terraria są ufajdane na górze. Ale to nie zwracajcie uwagi. To jest tak, wiecie, naturalnie. Bardzo naturalnie. Tak. To jest naturalna estetyka. Tak. Wersja akurat jest na... Oj, na Łukasza wziąłem za bardzo. Wersja jest akurat na szybce. Obok widzicie terrarię, które urządzaliśmy z Wami wcześniej, czyli dwie Hati Hati są koło siebie. Których patronami są Michał Kaczarowski i Cobra Blade. Tak, obok jest Pulcherka i Redunculus, wszystko to samiczki. I poniżej Stromatopelma calceatum, Psamopeus irminia, Hamori i Pani Prazmowska. I to już by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jak Wam się podobało, to zostawcie nam łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby dać nam subskrypcję, jeśli nas jeszcze nie subskrybujecie. A tymczasem my się już z Wami żegnamy. I widzimy się następną środę. Na razie. Pa!